koncercie towarzyszącym festiwalowi Legnica Kantat, na którym wystąpi znakomity zespół z Francji, De Celis. Zespół istniejący od 2 lat i specjalizujący się w wykonawstwie muzyki wokalnej gotyk. W dzisiejszym programie macie Państwo kompozycje z początku XIV wieku. Są to motety ze źródeł angielskich. Koncert jest ułożony w ten sposób, że czasem prezentowany jest śpiew chorałowy, w oparciu o który skomponowano motet. Powiedz kilka słów na temat specyfiki pracy tego znakomitego zespołu. Zespół postawił sobie zadanie zrekonstruowania brzmienia głosu ludzkiego w epoce gotyku. Jest to zadanie piekielnie trudne, prawie niemożliwe do zrealizowania, ale jednak nieuniknione. Howard Brown, znakomity muzykolog amerykański, powiedział, iż barwa dźwięku, jakość brzmienia w wykonawstwie dzieła muzycznego jest czynnikiem równie ważnym jak struktura dzieła. Jeśli Państwo ogarną wzrokiem całe minione półwiecze wykonawstwa muzyki dawnej, to właśnie wykonawstwo to mocuje się z problemem rekonstrukcji barwy brzmienia. Rzecz była stosunkowo prostsza, gdy chodzi o muzykę instrumentalną. Zachowały się egzemplarze oryginalnych instrumentów w muzeach. Produkuje się takie wierne kopie historyczne. Natomiast gdy chodzi o barwę muzyki renesansu, muzyki wokalnej, to mniej więcej od 30 lat prowadzone są poszukiwania zmierzające w kierunku jej rekonstrukcji. Haskell, znakomity autor książki o renesansie muzyki dawnej, powiedział, że musimy jeszcze czekać 2 pokolenia, aż uda się zrekonstruować tą barwę głosu muzyki wczesnego renesansu i średniowiecza. 15 lat temu był zespół Christophera Page'a The Gothic Voices, głosy gotyku, który taką próbę w sposób konsekwentny realizował. Dzisiaj pani dyrektor Laurence Risse razem ze swymi koleżankami, przy wsparciu muzykologów francuskich, przy wsparciu specjalistów z historii kultury, z historii literatury, rekonstruuje brzmienie głosu gotyku. Państwo z pewnością zauważycie typ tego brzmienia. Jest to brzmienie rozświetlone od wewnątrz. Brzmienie pełne blasku. Myślę, że jest ono w zgodzie właśnie z estetyką gotyku, której piękno utożsamiane jest właśnie z blaskiem. A estetyka gotyku nieustannie deklinuje takie słowo łacińskie jak lux, światło, splendor, blask, claritas, jasność. To są kategorie piękna gotyku. Ktoś powiedział, że piękno jest zasłoną, spoza której zjawia się czy objawia się Bóg człowiekowi. Nie bezpośrednio, ale spoza zasłony piękna. Otóż tą zasłoną w okresie gotyku jest właśnie piękno blasku, piękno światłości, piękno jasności. Wydaje mi się, że najbardziej dobitnie wyrażona została ta idea w świątyni palermitańskiej Mantorana, gdzie Chrystus przedstawiony techniką mozaiką jako Pantokrator, a jeszcze uzupełniający wspaniały, obiegający całą kopułę świątyni napis grecki. Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie błądzi w ciemnościach. Taką właśnie estetykę blasku, estetykę światłości odtwarza, przywołuje do życia 5 głosami znakomity zespół francuski De Celis. Oddaje mu głos i oddaje głos dziełu, które dzisiaj przywołuje w naszej obecności do życia.
Thank you.
Da.